Witam wszystkich zebranych. Z tej strony Gwiezdny Kluczeł i Siostreł. No i oczywiście gramy w Gotujące Lamy 2. Od ostatniego epizodu zmieniło się tylko tyle, że nic się nie zmieniło się, więc dalej będziemy lamić. Znaczy mi się stąpić lamić, ja będę chciał nic nie robić. No, oczywiście dalej jestem jakimś kozorożcem morskim. Nie jest fajny poziom. Nie martw, siostra. No, siostra natomiast zmieniła się w jakąś... Syrenkę. Jakąś szyrenkę. Serio, suszy z ogórkiem. Ja robię makaron, tak, ja robię makaron do suszy. To ja wezmę ogórka. Pokroję ogórka. Chociaż ogórków się w suszy nie je. Teraz rzucę ogórkiem. I pobiegnę po kolejnego ogórka. Jak pobiegnę po kolejnego ogórka, tego pokroję tego ogórka. I rzucę tego ogórka. I pobiegnę po rybę. I pokroję rybę. A się też jeszcze zajmę, będę tylko kroił. O, ryż zaraz się spali. Po pierwsze gadaj głośniej, albo bądź bliżej. Myślisz, że ja mam tak łatwo tu wszystko? Nie. Co chwilę muszę taśm zmieniać. Dwa ogórki, dwie ryby. A mam jedną rybę? Tak, jedną rybę. Dobra, czyli teraz druga ryba. Coś czuję, że ten poziom pójdzie tragicznie. Jak już druga ryba będzie skończona, to teraz ogórek, a potem ryba. Okej, okay, ogórek to jest. To się męczę, żeby człowieku przynajmniej nałożyć... I ryba. Nie ryba, ryba, ryba. Przeszkodziłeś mi. Nie przeszkodziłem, jestem ten grzeczny, ja nie przeszkadzam. To ty jesteś tak, która nie umie. Dobra. To chyba się zamienimy rolami. Nie. Czemu? Bo ty nie umiesz. Czemu? Ja się tym zajmę, będzie lepiej. Bardziej szybko. O, talerz. Wydaję rybę. To wydawaj ryby. Pamiętam pewnego moda do terrarii. W modzie była piękna rzecz zrobiona, otóż można było ryby filetować, te filety rybne były walutą dla niektórych NPC-ów. Tak, wiem, bardzo piękne. Głupich sekretów. Miliona. Nie wiem, niczego, siostra. Tak. Rybą. Dobrze. Ups, chyba nie zdążę. Wydaj. Ja nie jestem człowiekiem. Jestem jakimś kozorożcem morskim. Czyli ludziem. Jezu, co za lama z ciebie. Wszystko sam muszę ogarniać. Nic, po prostu nic nie umiesz. Może lepiej zajmę się tylko ryżem, ja wszystko inne będę robił, bo ty mi dasz rady. Widzisz, ja umiem ogarnąć wszystko, a ty nic. Jakim cudem jesteś takim lamełem? Dobra, teraz glon. Teraz glona przynosimy tutaj. Już lepiej wciskam. Nie. Dalej jest tak samo źle. Ale mniejsza z tym siostra, jakoś się to ogarnie. Teraz biegniemy, bierzemy ryża. Kładziemy. Nie dasz rady. Dobra. Za bardzo lamisz. Niepotrzebnie obruszyłaś, przez co teraz nie zdążę. A tak bym zdążył jeszcze dwie zrobić. Gdybyś tego nie zrobiła. O i tak, dziękuję bardzo, trzy gwiazdy. To wiesz? Po prostu wiem. Pamiętaj. Nie pojawił się żaden minus. No i masz... Mówiłem trzy gwiazdy. Faktycznie, trzy gwiazdy. Bo więcej się nie da. I nie istnieje więcej. A jak ukończymy grę? Jak ukończymy grę, to skończymy grę i też nie będzie niczego więcej. Dobra, teraz można pojechać zwiedzić. Włączyć. 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 Zrowany. Widzisz, zrowany. Będzie tu sekretny poziom, jak nic. Ja wiem, że tu będzie sekretny poziom. A wygląda jak sekretny poziom. Dobra, no. Lecimy już w tym. To leć. Ja nie lubię sruwać. Dobra, to ja zajmuję się dostarczaniem ci makaron. O, makaron. To ja sobie sruwam. A rób to, co chcę, to. I tak... A, czy dobra, co ty wszystkie składniki przynosisz, żeby to tylko smażył?
No tak, ale to ty przynosisz wszystko, a ja tylko się zajmuję smażeniem. Cieszę się, że nie grasz z jednym z moich znajomych. Którym niby? No słucham, kto jest taki niby fatalny? Na W. Był na... wiesz gdzie. Możesz mówić jakkolwiek, nie musisz mówić na W, możesz podnieść pseudonimy, próbować ich określić innymi mianami. Wiec, siostra, ja umiem ogarnąć każdego. Pierwszy nie mów do niego, jakbyś to był Kaczyński. A poza tym ja wiem, o kogo chodzi, więc spokojnie. On tylko ciskał żarciem na ziemię, nic więcej nie robi. No, widzisz? Normalnie jak ty. Nie mogę liczyć. Ja idę. O, talerze, talerze! Czy ty? Tak, już oba. To umyj. I weź oczywiście na niej już makaron z pomidorem. Makaron i patelnia. No tak, makaron i patelnia. To ja biegnę po więcej tych pomidorów. I mi umyć talerze. I tak nie biegnę po więcej pomidorów. Przydałoby się jeszcze przy okazji ogarnąć jakiś rosół. O, nie uwięzili nas wszystkich w tym miejscu. Prawie. Ty coś za wolno to wszystko robisz. W standardowym tempie. Nie, siostra, nie grasz w standardowym tempie. W standardowym tempie to ja gram. Ja robię 20 milionów rzeczy na sekundę, a nie jedną na godzinę. Ja do góry! A po co? Po co? Ja tu muszę pokryć pomidora. Widzisz, siostra? I to odróżnia taką lamę jak ciebie ode mnie. Ja ogarniam wszystko naraz. No mej typer syreno. Widzisz, ja potrafię ogarnąć wszystko. Naraz jest dobrze, wydaje na bieżąco i w ogóle. A ty lamisz. Pamiętaj, że makaron można wrzucić do tego. No, a co ja, geniuszu, zrobiłam? No, siostra, blokowałaś mi przejście, dzięki. Gdyby nie rzucała pomidorów na podłogę, to bym sam to wszystko ogarnął. Nawet bez twojej pomocy. Na pewno, na tak, pewno. Bo pomidor mnie zatrzymał, przez co musiałaś usiąść patelnię. Gdyby nie, to bym zdążył. Nie gadaj na pewno, tylko pogódź się z tym, że jesteś taką lamą, że przeszkadzasz bardziej niż pomagasz mentalnie. Co mam przestać? Ja tylko mówię, jaka jest prawda. Gdybyś trochę mniej lamiła, to byłoby naprawdę dużo przyjemniej. To wydawaj chociaż. Czy nawet... No nie możesz. Niepotrzebnie ruszałaś i tak bym zdążył. No to widać. Jak ja ogarniam wszystko naraz. Patrz szybko. Przeźroczyście. Przeźroczyście. Szybko. Szybko i przeźroczyście. Tak. Mhm. Przejrzyście, nie przeźroczyście, ty lamosłowna. Może, a ty niby nie byłeś. Nie aż tak. Kroić noże. No cóż, noże można kroić. Niektórzy dają na to noża z galaretek. Takiego, który naprawdę kroi. Można na galaretka specjalnie preparowana do noża. Głównie się na YouTube można takie rzeczy znaleźć, więc no, krojenie noża jest prawidłowe. Noże z galaretki można pokroić. To jest tak mało. Nie wiem, ja jestem dzisiaj nierozgrzana. A to tak mało chcieli od nas. Brzydkie. Będę tym grać. Nie będziesz. Będę. Bo nie pozwalam zmieniać kucharza. Tak, a jakoś dzisiaj pozwoliłeś. Nie w trakcie odcinka, siostra. To po odcinku, no. Wow. Czemu to jest jakiś struwak? Mi się wydaje, albo to jest ta plansza. Nie wiem, co to mi się wydaje, mnie to nie interesi. To jest to. Nie interesi, ja i tak sobie poradzę dobrze i będzie fajnie. Sałatka. Wow. O górę. Zaśka. Nie o górę. Ty psuju jeden. Jak ty mówił, że ja to będę wkładać w pomidory, tylko kroję. A tym ogórek jest potrzebny. Dopiero to. No ale jest. Twoja warzywna parówka. Kilcz. Co ty chciałeś zrobić? Dobra, dobra, cicho tam. I nie przygotowałaś, ja tamtą przygotowałem. Pamiętam. A ja nie pamiętam, bo ja w to nie grałem i ja nie oglądałem i ja nie znam. Przejdźmy sobie do ciebie. Pewnie. No tak. Po co bym oglądał taką nudną grę? O. Znasz już wszystkie serie kogoś.
To, że wiem, co on grał. Afro. To, że wiem, co on grał, nie znaczy, że wszystko widziałem. O nie! Burza! Sztorm! Sztorm morski w powietrzu! Jaki sztorm? Morski. Sztorm morski w powietrzu. Polecam. W sumie... ty jesteś mi bardziej ze świata rybnego. Jakiego świata rybnego? Ja jestem tylko kozorożcem jakimś. Rwalem tak zwanym. Nie wiem, dam tutaj taki kozorożec. W sumie wszystko, co ma róg, to jest dla mnie kozorożec. I jak to jest kozorożec? To nie jest kozorożcem. Jest wtedy kozą. Naokoło iść. Nie, nie muszę. Widzisz, jestem mądrzejszy. Od tej gry. To musi wydaje, jakby to zaraz miało się rozpaść. Zepsułaś. Tak zawsze jest. No to ty zepsułaś na pewno. Jestem po prostu pewien, że to ty zepsułaś. Teraz się zaczyna... czemu tu jest gaśnica i są pożary? I gdzie się wydaje żarcie? Mam pojedynczą sałatkę. Nie mają jak komu przekazać. Dobra, to ten, to ja sałatki przygotuję. Ja, to ty przykrzykuj już sałatkę, ja się zajmę pierwszym suszy. No to wysusz, jeśli cię suszy. Albo się napij. Jak cię suszy, to napij się, naprawdę. Polecam. Amerykę odkryłeś. Nie, nie odkryłem Ameryki. Nawet tam nigdy nie byłem, więc jak miałem to odkryć. Gdzie ogórki lecą? A tu są ogórki. Brawo. Zabójcze tempo. Jak zabójcze tempo? Ja nie robiliśmy żadnych zaawansowanych pożywień. Takie suszy jest zbyt nudne i zbyt łatwe. Ja chcę coś, co ma 20 składników. Siostra, gadaj głośniej, by cię nie słychać. Nie wydaje mi się, żeby tu coś takiego... Nie musisz wrzeszczeć. Weź mi umyj talerz. Nie musisz wrzeszczeć, wystarczy, żebyś wystarczająco głośno mówiła, żeby cię słyszał mikrofon. Pamiętaj, że on nie może być zbyt głośno rozkręcony, bo zacznie słyszeć, jak sobie siedzi na dworze, sobie gadają. Rozumiem. Dobra. Okej. Słyszę. O, to ja glonami zacznę rzucać. Nie zgubiłem. O, rypa. Mogę pokroić rypy. Będę mógł bardzo piękne te ryby mieć. Ktoś zepsuł kolejność napiwków. No tak. Sama do mnie wrzeszczysz, nie rób tego, a sama robisz. No bo przypadek. Na serio. Wiesz co, ja już nawet nie wiem, siostra, kiedy ty mówisz serio, kiedy nie. Po prostu widzę, że mówisz nie rób czegoś, bo to zepsuje kolejność, a sama to robisz. No bo mnie zauważyłam. To do mnie się nie ciepię, ja bym psuł też kolejność ciągle. A ja to raz zrobiłam, a nie ciągle. A skąd mam wiedzieć, że raz? Poza tym patrząc na to, ile ja potraw wydawałem, to nie wiesz, żebyś to raz, siostra, zrobiła. No raz. Więcej, więcej. Raz. Tak mam jest. Trzy. Dziękuję bardzo. Zajście między nami, jeszcze drugie tyle. Kura, król cebula coś od nas chce. On tu wlezł. Normalnie, przecież drzwi są otwarte. Były zamknięte. Na piesę umie otwierać sobie. Eł. Nic nie wiem, że będzie przeszkadzać po prostu dodatkowo. Dobra. Bo ty nie możesz przeszkadzać, to ktoś inny musi. Miecz. O, patrz, masz ogona. Chrupki. Mogę narobić do chrupek? Nie. Poza tym, czemu masz ogona, a nie nogę? Nawet ja mam zwykłe nogi, a ty nie. Gadaj sobie z królem cebulą. Ja nie mogę. Czemu? Spotkała was niesamowita przygoda, a to dopiero początek. Musicie nauczyć się jeszcze wiele na temat współpracy. Nie wiem, na jak długo uda nam się powstrzymać drożdżo zombie. Lebo zombie, nie drożdżo. Ruszajcie do dzikiej krainy. Słyszałem, że tamtejsze smaki potrafią zaspokoić nawet wilczy głód. Au. Nie pospieszaj mnie. Ma rację. Musicie już iść. Powrócicie z wyśmienitą umiejętnością pracy zespołowej. Nierealne. Au. Nie ma czasu do stracenia. Papa, cebul. To ja jeszcze cię narobię do chrupek. Narobisz do chrupek? Nie próbuj tutaj kogoś naśladywać.
Proszę cię. Siostra, bądź chociaż trochę oryginalna. Tatek? Czy się zjecie tatek? Ło. Nie, nie ściatek. To jest... tylko jakieś trotwy. Kurczak sam jest? Siostra, proszę cię, naprawdę, bądź oryginalna. A nie próbuj kopiować w inne sposoby tylko. O, czemu nie można rzucać patelnią? Mikserem chyba też nie można. A szkoda, fajnie by było. Dobra, rzucaj. Tak. Mymniok. Jeszcze jeden kurczak. Jeszcze jeden mymniok. Jeszcze mnie walnij tym mięsem. Jeszcze kurczak. O, już czas leci, Boże. Ja się zaciłam, a już czas leci. No tak, siostra. Dawaj. Bum. Dobra, to teraz kurczak. Mymniok. Ale staraj się trafiać. Kurczak. 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 Pryty. Siostra, możesz przez chwilę nie rzucać, bo ja tu nie nadążam. Wiesz już, jak to jest w kuchni. Normalnie. Czemu mi walnęłeś mięsem? Bo ty bym rzuciłaś frytką. Tak mogłam ciebie frytką rzucić. Frytkami rzuciłam, a nie frytką. No. Dobra, najpierw chcieli kurczaka. Dobra. Dobra. Mamy kurczaka, mamy frytki. Teraz tą kurczaka z frytkami. Nie kurczak. Dobra, to w takim razie rzucę ci frytkę. Taką nieobraną. Bo ty już wszystko masz tu przeszykowane tak naprawdę. O, dobra. Talerz. Pamiętaj, że to ja nie mogę psuć kolejności. A że co, ty nie możesz psuć kolejności, bo nie rozumiem. No, że w tym momencie jeden z lat kolejności jesteś ty. Wiem, siostra, i przecież ją utrzymuję. Bardzo dobrze, nie jak ja. No, ja nie jestem lama, ty jesteś lama. Przecież to było powiedziane od początku, ja więc... Ja jestem lama. Ja. Dobra, sam kurczak. Zwykłe frytki jakieś... bez dodatków. Tak, frytki. W ogóle ciekawe, czy... Do premiery tego filmu uda się osiągnąć to, co chciałem. Jeśli się uda osiągnąć, to będzie nieźle. Czyli? Zobaczysz, siostra, jeśli się uda. Powiem wam szczerze, no... Jeśli naprawdę wywiąże się z mojego planu, to będzie super. A jeśli nie, to... To takie 2 na 10, ale i tak fajnie, że w ogóle się to wiesz o tym, że ty tutaj masz talerz gotowy jeden. Wiesz, siostra, ale po co mam? I 3, 2, 1, nie zdążę kurczaka. Zabrakło mi tak z 2 sekundy. No. Dziękuję bardzo, 3 gwiazdki. Brzydkie. Ja chcę swojego kartona. A ja mam kozorożcem, więc nie trzeba. Znaczy, ani nie zagram. Nie zagram jeszcze, może kiedyś wrócę tutaj do wody. Tutaj będzie specjalny poziom. W jakim sensie specjalny? Tak jak graliśmy ten Kevin. Dobra, fajnie, Kevina, siostra, ale... I tutaj będzie też do blokowania. Ty nie musisz mówić, gdzie są, ja sam to znajdę, przecież i tak będę miał wszystko na 3 gwiazdki. Czasem to zależy, nie lubię tego. O tak, uwielbiam to. Mięso! Kotlet! Patrz, rzucam w ciebie mięsem. Nie. No obiecałem, że będę rzucał w ciebie mięsem. Wolę kiełbasę. Kiełbasę? Przecież nie ma kiełbasy. Może później będzie, czy coś, ale na razie nie ma kiełbasy. Tak, była piękna. Ale nie zmienia to jednak faktu, że jesteś taką lamą, że nic tak nie ogarnęłaś. Nie rzucaj we mnie krewetkami, proszę cię. Tu poważną kuchnię prowadzę, a nie jakieś zabawy. Tylko w ten sposób mogłam. To mogłeś tam poczekać. Nie musiałaś iść po makaron, mogłeś tam czekać. Aron, masz mak. Dawaj, ja będę wydawać. No to może pokrój tą krewetę, zanim ją dasz. Pokroję. Dobra, teraz tą krewetę i rybę. Idealnie. Grzeczna siostra. Kolejną krewetę. W sumie przydałoby się właśnie więcej ryb i krewet. Makaron jest. Ryba jest. Krewetka jest. A potem się biorę za mięsko. O, krewetę idealnie trafiło. Ja, brawo siostra. Umiesz coś czasami ogarnąć. Nie spadnij z zamówieniem.
Dobrze, brawo, jestem z siebie dumna. To jest krewetę. I do tego makaron. Powinno się udać dobrze. Makaron. Nie przejmuj, siostro, dostawami. Ogarniam wszystko. Dobra, makaron. I do tego potrzeba ryby i krewety. Nie ma krewety, że ciasne. Ryba się już będzie... A nie, jest kreweta, tylko niesmażona, dobra. To dajemy krewetę, rybę i szybko śpieszmy się. Dobra, trochę kotletek by się chyba przydało za chwilę. Zaczynam sięgać kotletki. Kotletki, tak, kotletki. Kotletki zaczynam sięgać. Okej. Okay. No w sumie jest dobra sytuacja. Ja... Mamy już... dosyć dużo wszystkiego, więc... Ale jeszcze nie stuba. Nie chodzi mi o to... Siostra. Chodzi o, że mamy już dwa makarony zrobione, czyli dwa zamówienia od razu można wyrzucić. Dobra, makaron by się przydał, gdybyś się dorzuciła. Nawet tego nie zrobisz, tak jak sobie poradzimy. I tak, mięso wystarczy, teraz znowu potrzebuję mi ryby i krewetki. I może byś wydała mięso? No już to robię. Dobra. Nie ma co się przejmować, ogarnę wszystko, tak? Nawet udało się ogarnąć lepiej niż myślałem. Nie chcę teraz makaronu. O. Ja muszę iść wydać, bo ty nie zdążysz, znając ciebie. Ryba, dobra. Krewetka też jest, tak? Wszystko jest. Dobra, spróbuję to ogarnąć. Krewetka leży tu, tak? Mięso nawet jeszcze mieć. Wiem, siostra, że mam mięso. Ja muszę wszystko sam ogarnąć, niestety. O ile zdążę. Zdążysz. No w sumie to jak jestem takim mistrzem kuchni, że no, muszę zdążyć. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Udało się! Jestem mistrzem! Wcale nie było tak, że to ja wszystko siekałam i ci przynosiłam. Bo ty chciałaś. Ale to jestem ten, dzięki któremu się to udało, bo ty byś nie ogarnęła darków wszystkich. No, co wy jeszcze, że powiem o Werku, kto to jest? Niekoniecznie. Dobra. Tak. Zrobiliśmy tyle. To teraz sru tutaj. Sekretny poziom. Musimy. A potem, musimy, siostra. A potem w sekretnym poziomie kończymy na dzisiaj. What? No, 20 parę minut już mamy. Nie ma ludzi, tak nie przekonasz mnie do więcej. Standardowo. Gotowanie na parze, ale to już mieliśmy. Bo w każdy poziom specjalny jest gotowanie na parze. Zapomniałaś o tym? Jeśli nie ma, to będzie się trochę potem zmieniało, dobra. Gdzie jest mąka? Gdzie mąka? Lubię mąkę. Mięso... Mąka? Tutaj też mąka. I marchewka z mąką. W ogóle ciekawostka. Krewetka. W przypadku gotowania na parze, nie wiem co się stanie na parze, ale w mikserze nie będzie pożaru. W mikserze jedyne co się stanie, to po prostu będzie naelektryzowanie się. Chcę zobaczyć. To możesz wsypać gdzieś samą mąkę nawet, tylko po to, żeby było. Wiesz, o, i zaczynałem mieszanie. Boże. Dobra, gdzie jest mąka? Potrzebuję mąki. Mąka. Masz mąkę. Taś, taś, mąka. Taś, taś, mąka. No co? Ty czasem jak coś walisz. Ja nie walę niczego. Palniesz. No wiem, ale ja nic nie zrobiłem. Ja tylko wołem mąkę, bo mąka mi się zgubiła. Mąka. Taś, taś. To jest różnica. Wydawka. Przeczytam z boku. Dobra. Ślepa. Marchewka już też gotowa, to ja od razu ją wyniosę. Teraz krewetę trzeba będzie. Czemu sama ryba się gotowała? Bo też potem tam dawno, dawno później bym chcieli. Dobra, kreweta. Ja już się pogubiłam w zamówieniach. Teraz marchewkę trzeba zrobić. No. Nie wybuchnie. Ogarnię marchewkę siostry szybko, bo ja tutaj... Robię wszystko i sam nie dam rady, dobra. Potem wszystkim będzie sama ryba, jeszcze jedna. No dobra, dobra. To ja lecę po mąkę. Lubię mąkę, mąka jest smaczna. Jezu, siostra, co ty robisz? Mięso na podłogę, serio, wstydziłabyś się. A sam byś tak nie zrobił. Rady się bym zrobił, to nie w momencie, kiedy to wszystko ma iść do miksera. Tylko zrzuciłbym to później. Dobra, teraz będą dwie ryby gotowe, czyli trzeba będzie tylko to wydać. Ja już myję talerze. Pomyj talerze. A ja ratuję mięso przed spaleniem. No parę warzyw pewnie też by się spaliło, znajdziecie. Dobra. Ryba. Tak. Parę już tak talerz, że parowar mi został w ręku. Dobra, szybko druga ryba.
Lecimy. Mój kozorożcu drogi. Albo tani w sumie. Dobra, ta... Nie ryba! Szybciej, talerz. O Boże. Dobra, teraz znowu ryby trzeba będzie... O, akurat trafiła w dobre miejsce. Dobra. Ja już szykuję krewetkę. To szykuj. Gdybyśmy tylko zdążyli z Maxem. Punktu. Trzeba umyć talerze. Umyję, ja tylko proszę, nie zasłanie mąki. Bo jeśli zasłonisz mąkę, to nie będzie można nic zrobić. Dobra, brudne talerze, wszystkie w jedno miejsce i możemy zaraz je umyć. Dobra. Jeden talerz, lecimy z rybą. O! Nie łopie! Tylko z rożcu jeden, coś ty źle się narobił. Krewetka już gotowa? No czy postawiłaś ją z boku? Nie zdążymy, nie będzie trzech gwiazdek, przecież postawiłaś ją z boku. Ja ci to mówię, siostra. A jak będą? Masz czwarta. I od razu szykuj talerze już na mięso, żeby je wydać. Dobra. Marchewki już nie zdążyłem, bo nikt nie szykował, więc... Nie ma szans. I zobaczymy, czy będą trzy, czy będą dwie. Chyba dwie. Trzy. Masz czwarta. Yeah! No jak gdy dalej jestem mistrzem mistrzów. Ciasta też wcale nie gorsza. Wow. Jak na lamę. No więc... Nieźle nam chyba idzie. Chyba. No chyba. Bo nie wiem, czy tu nie ma jakichś sekretów jeszcze bardziej poukrywanych. A póki co, no... To tyle na dzisiaj. Także do zobaczenia w następnym epizodzie Overcooked. Trzymajcie się. Pa. Hej, hej. Pa, pa, pa.